zwracała się do Państwa po imieniu, ponieważ wszyscy jesteśmy rodziną. Rodziną. I tutaj zebrane osoby w głównej mierze są wychowankami wujka. Bardzo się z tego powodu cieszę. Myślę, że nic w życiu nie dzieje się przypadkowo. Wiemy o tym. I o tym zawsze mówił też nam wujek, że każde zdarzenie, każde spotkanie ludzkie ma w sobie jakiś cel. Może dzisiaj tego nie widzimy, ale tak jest. Widzimy to wtedy, kiedy patrzymy wstecz. Także bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem. Jestem bardzo wzruszona. Myślę, że to widać. Na mojej twarzy. Ale staram się to wzruszenie opanować. Jesteśmy dzisiaj w szczególnym miejscu. W Izbie Pamięci księdza prałata Aleksandra Zienkiewicza, zwanego wujkiem. Jest to postać niezwykła. Ksiądz Zienkiewicz był wieloletnim już pasterzem akademickim i pod jego skrzydłami wychowało się wiele pokoleń młodych ludzi. Kształtował sumienia młodzieży polskiej. Dbał o ich dojrzewanie właściwe do prawdziwej miłości. Z tej wielkiej dbałości wyrosło wiele pokoleń Polaków, którzy rozjechali się po całym świecie. Na spotkaniach wujkowych w rocznicę śmierci wujka albo w dniu jego imienia spotykamy się co roku i przyjeżdżają z różnych krańców świata po to, żeby pobyć tutaj chwilę, przypomnieć sobie, jak to było kiedyś, przypomnieć sobie te wartości, których nauczał nas wujek. Jego nauczanie szczególnie skoncentrowane było na dobrym przygotowaniu do małżeństwa, do rodzicielstwa, do bycia dobrym przyjacielem, dobrym pracownikiem, ale także przede wszystkim dobrym człowiekiem. Wujek mierzył bardzo daleko i wysoko. Kierował nasze myśli ku sprawom wiecznym. Wszystkie jego rozważania, nauczania zawarte są w książce, którą trzymam w rękach. Jest to piękna pozycja. Nie znam lepszej wydanej na rynku pozycji, która przygotowuje do życia. Szczególnie adresowana jest do tych osób, które rozpoczynają swoje dorosłe życie. Tytuł książki Miłości trzeba się uczyć. Jest to zbiór artykułów, które ksiądz Zienkiewicz pisał w trakcie swojej pracy duszpasterskiej, w trakcie kontaktów z młodymi ludźmi, z którymi wyjeżdżał na wakacje, prowadził coroczne kursy przygotowujące do małżeństwa. Te artykuły zostały zebrane do takiej publikacji. To jest już piąte wydanie tej pięknej książki, której aktualność, to wystarczy ją otworzyć. Na każdej stronie już widzimy, że ona się nigdy nie zdezaktualizuje. Zebraliśmy się tutaj także po to, myślę, może wujek nas tu przyciągnął, żebyśmy tą jego naukę krzewili w sercach innych ludzi, żebyśmy się zastanowili, jak my wykorzystujemy to, czego nas nauczał. Czy my naprawdę potrafimy kochać? Jaka jest nasza miłość? Zachęca nas, abyśmy rozwijali tę miłość, abyśmy się jej przyjrzeli i abyśmy przeżyli ją w naszych rodzinach, w naszych najbliższych relacjach. Mama, córka, syn, ojciec, mama, dziecko, przyjaciel, przyjaciel, pracownik, pracownik, tak? Żebyśmy byli jak najlepszymi ludźmi, jak najpełniej, najpiękniej mogli wykorzystać cały nasz potencjał emocjonalny. To kim jesteśmy. Dzisiejsza konferencja ma dotyczyć pierwszego tematu, który poruszany jest w tej książce, a więc miłości fundamentalnej. Będziemy się razem zastanawiać nad tym, co to jest miłość fundamentalna. Czym naprawdę jest miłość? Jak ją zmierzyć? Czy można ją w ogóle zmierzyć? Jak się przekonać? Czy to, co odczuwamy, to jest naprawdę miłość? Czy to tylko namiastka miłości? I co zrobić, kiedy nam się wydaje, że nie potrafimy kochać? A może nam się czasami wydaje, że nie jesteśmy godni miłości? Czy rzeczywiście tak możemy czuć? Czy rzeczywiście to jest prawda? Jaka jest prawda o miłości? Na te wszystkie pytania i na wiele innych odpowiada ksiądz Zienkiewicz w tej książce. Mam nadzieję, że jest to pierwsza z konferencji, w której będziemy się zastanawiać,
nad miłością, nad jej pogłębianiem. Oby tak było. Zapraszam zatem Państwa i siebie samą do tej szczególnej drogi. Do przyjrzenia się temu, od czego trzeba zacząć, od jakich myśli trzeba zacząć. Żeby rozważania o miłości zaowocowały w nas i prawdziwym pogłębieniem. Cieszę się bardzo, ponieważ tutaj w Izbie Pamięci jest małżeństwo, które błogosławił sam ksiądz Zienkiewicz, które przeżyło swoją 49. rocznicę ślubu. Jest też pani, która... Alicja, która również miała taką wielką radość, ponieważ jej ślub udzielał jej mężowi ksiądz Zienkiewicz w 91. roku. To był jeden z ostatnich ślubów. Ja również jestem wychowanką wujka. Urodziłam się we Wrocławiu. Przychodziłam na spotkania, na których słuchałam jego wskazówek dotyczących właściwej drogi życia. Dzisiaj jestem matką czwórki dzieci, żoną, szczęśliwą. Jestem lekarzem pediatrą. I cóż, widzę, że w gabinecie pediatrycznym często największą chorobą, jaka dotyka dzieci i ich rodziców, nie jest przeziębienie, nie są jakieś deformacje fizyczne, ale jest brak miłości. I przez ten brak miłości w rodzinach dzieci chorują, zapadają bardzo poważnie na zdrowiu. Dzisiaj widzimy, że coraz więcej jest dzieci smutnych, zagubionych. Pojawiła się dystymia wśród młodzieży, bardzo często depresja. Jest coraz więcej samobójstw. Dzieci czują się nieszczęśliwe, szukają miłości poza domem. Szukają jej w narkotykach, w alkoholizmie, w rozwiązłym życiu. Następuje spadek wieku, w którym rozpoczyna się inicjacja seksualna. Nastoletnie dziewczynki zachodzą w ciążę. Proszę Państwa, skąd to się wszystko bierze? Dlaczego tak jest, że na świecie jest tyle gwałtu, tyle przemocy? Dzieje się tak dlatego, ponieważ w domach rodzinnych brakuje prawdziwej miłości. Brakuje miłości bezwarunkowej. Dzieci, nie czując się kochane, robią wszystko, by ich zbiornik emocjonalny, zbiornik miłości się napełnił. Jeżeli nie zawiodą tego w domu rodzinnym, szukają tego poza domem. A naszym obowiązkiem, rodziców, jest napełnić ten zbiornik emocjonalny. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to dziecko nie będzie się rozwijało prawidłowo. Ono nie ma szans. Nie ma szans wykorzystać wszystkich swoich talentów. Nie ma szans, ponieważ cały czas będzie skoncentrowane na jednym pytaniu i na szukaniu odpowiedzi. Czy mama, czy tata mnie kochają? Czy ja naprawdę jestem wartościowym człowiekiem? Przez ten brak miłości dzieci mają niskie poczucie wartości własnej. A jeżeli mają niskie poczucie wartości własnej, to również nie będą się dobrze uczyły. To nie będą umiały szanować siebie samych, szanować innych. Nie będą umiały wykorzystać swoich talentów, bo będą skoncentrowane na tym, żeby w jakiś sposób podnieść to poczucie własnej wartości. I ciągle będą pytały rodziców, czy mnie kochasz. A jak będą pytały? Bardzo niegrzecznym zachowaniem. Będą sprawiały problemy wychowawcze. Tak? Im dziecko bardziej jest niegrzeczne, tym głośniej woła, czy mnie kochasz? Mamo, tato, czy ty mnie kochasz takim, jakim jestem? Często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wysyłamy do psychologa dziecko, tak? Myślimy sobie, że jest chore, potrzebuje jakichś leków, bo jest nadpobudliwe. A tak naprawdę jego zachowanie jest prowokacyjne, ponieważ pyta on rodzica, czy mnie kochasz? Właśnie w taki sposób, bo ono nie potrafi inaczej. Ono to robi intuicyjnie. Mówię teraz do Państwa z punktu widzenia także pediatry.
Zatem, jeżeli będziemy się zastanawiać nad tym, czym jest właściwie miłość i w jaki sposób pokazać dziecku, że jest kochane, jak to zrobić najlepiej, zyskujemy bardzo wiele. Sami podnosimy swoje poczucie wartości własnej, tak? Czujemy, że się rozwijamy. Czujemy, że na czymś panujemy, pracujemy. I nasze dziecko, widząc to, również się tego uczy. Wielokrotnie w swoim życiu wracałam do myśli, które przekazał mi wujek. Mam notatnik, którego nie wzięłam tutaj ze sobą, ale w którym notowałam te myśli, które najbardziej do mnie przemawiały, które były mi bardzo potrzebne, żeby je zapisać. I były takie momenty w moim życiu, kiedy czułam, że jest mi bardzo trudno. I otwierałam wtedy ten notes. Czytałam i już wiedziałam, jak mam myśleć. Bo swoim myśleniem możemy kierować. Możemy kierować. I tego właśnie nauczył wujek przede wszystkim. Żeby kierować swoim myśleniem i swoimi emocjami. Rozważania na temat miłości może rozpocznijmy od tego, że czujemy, że miłość nie może mieć żadnej definicji. Nie może, ponieważ trudno ją opisać, trudno ją zdefiniować. Tak? Jest żywa, jest dynamiczna, ciągle się zmienia. Zastanawiali się nad miłością filozofowie, poeci. Może ją tylko w jakiś sposób przybliżyć, opisać. Opisać jej mechanizmy, jej procesy, jej postacie, jej rodzaje. I w ten sposób można się do niej zbliżyć, ale zawsze będzie bardzo wielką tajemnicą, niezgłębioną, fascynującą. Zastanawiamy się nad tym, czy potrafimy ją rozpoznać. Jak ją rozpoznać? Ksiądz Aleksander Zienkiewicz opisał ją w taki sposób, w który przedstawił nam komponenty miłości, korzystając również z książki pod tytułem Sztuka miłości współczesnego psychoanalityka i filozofa Ericha Fromma amerykańskiego. Opisał miłość, rozpoczynając od przedstawienia czytelnikowi główny komponent miłości. Ja je teraz będę przedstawiała. Będziemy się zastanawiać razem, czy je rozumiemy, czy są dla nas jasne i czy potrafimy odnaleźć je w swojej miłości do naszego współmałżonka, do dziecka, do ojczyzny. Tak? Zobaczymy. Odłożę książkę. Podstawową sprawą jest tutaj uzmysłowienie sobie, że miłość jako taka ma swoje różne oblicza. Mamy różne miłości. Miłość fundamentalna jest podstawą. Zaraz będziemy o niej mówić. A na podstawie miłości fundamentalnej rodzą się inne rodzaje miłości. Mamy miłość małżeńską, miłość taką wyłączną, miłość do Boga, miłość do ojczyzny, miłość do przyrody, miłość do sztuki, do piękna, miłość do jakiejś pracy, do jakiegoś zawodu. I te wszystkie rodzaje miłości muszą być oparte na jednej podstawowej, na miłości fundamentalnej. Czym też ona jest? Kiedy rodzi się miłość? Narodziny miłości są wtedy, kiedy spostrzeżymy jakąś wartość. To może być wartość duchowa, coś nas pociąga, jakiś sposób myślenia, wartościowania, przeżywania świata,
przez kogoś. Może być to też wartość zmysłowa, czyli piękno. Piękne oczy, piękna twarz, piękna postawa, sylwetka. Zjawiska, przyroda. I tu spostrzegamy wartość. Czyli pierwszym, najważniejszym czynnikiem jest spostrzeżenie wartości. Jeżeli się nad tym zastanowimy, tak, to tak naprawdę będziemy ludźmi, którzy zawsze są gotowi do kochania. Ponieważ wokół nas jest mnóstwo wartości. Jest mnóstwo ludzi. Nigdy nie jesteśmy sami. I każdy z nas jest wartościowy. Każdy ma inne talenty. Każdy ma inne możliwości. Każdy z nas jest bardzo wartościowy. Każdy z nas może coś drugiemu człowiekowi ofiarować. Tak? Świat, który jest wokół nas, jest niesamowicie wartościowy. Jest przepiękny. Więc spostrzeżenie wartości. Jeżeli spostrzegamy jakąś wartość, na przykład odkrywamy obecność Boga, tak? To też dotyczy Boga. Spostrzeżenie wartości. Bo poczuliśmy, że Bóg nas fascynuje, że jest taką niezdumioną tajemnicą, coś nas pociąga. To co się wówczas dzieje? Wówczas chcemy być blisko tej wartości. Chcemy się z nią zjednoczyć. Chcemy być jak najbliżej, ponieważ ona nas przyciąga, ona nas pociąga. Jeżeli chłopak się zakocha w dziewczynie, bo ona pociąga go swoim wyglądem, to chce być blisko niej. Chce być w jej najbliższym otoczeniu. Chce jej dotykać. Chce jej doświadczać jak jedno z niej. Chce się z nią wręcz zjednoczyć. Tak? Jeżeli zobaczymy tą wartość, która jest dla nas taka ważna, to chcemy być blisko niej. Kto kocha góry, będzie jechał góry. Tak? Kto polubił kogoś bardzo, kto mu imponuje, jakiś nauczyciel, jakiś profesor, będzie chodził na wykłady. Jeżeli ktoś kogoś w jakiś sposób pociągnął do siebie, to ta osoba ciągnie do tej drugiej osoby. Czyli chcemy być w tym otoczeniu. Wartość nas pociąga. Jeżeli spostrzeżymy wartość i ona nas pociąga, to wówczas pojawia się szacunek. Drugi komponent prawdziwej miłości. Szacunek jest bardzo potrzebny, ponieważ on pozwala nam zachować pewien potrzebny, konieczny, zdrowy dystans do tej osoby, do tego zjawiska i przyglądać się w całej pełni tej osobie, temu zjawisku. Przyglądać się. Szacunek. Taki przykład. To się właśnie dzieje w tej miłości między mężczyzną i kobietą w początkowej fazie, kiedy chłopak ma taki problem, mówi, jak spotykam się z moją dziewczyną, to nie mogę się odezwać, po prostu zapominam języka w gębie. Czy ze mną coś jest nie tak? Nie. To jest właśnie szacunek. To jest właśnie szacunek, który jest jakby dowodem na to, że ta rodząca się miłość będzie prawdziwa, może być prawdziwa, tak? Jeżeli widzimy w kimś wartość, to trudno nam będzie krzyczeć na tę osobę. Nawet jeżeli będziemy mieli różne zdania. Trudno się będzie naprawdę kłócić głośno, ponieważ widzimy w niej wartość. Możemy się nie zgadzać na różnych płaszczyznach, na różnych frontach, ale wartość pozostaje zawsze. Dlatego należy mieć zawsze wartość przed oczami. Tak? Co nas pociągnęło? Wujek być może miał taki wpływ na mnie, tak myślę, że to jest jego również wielka zasługa, że nie tylko zakończyłam studia medyczne, ale zajęłam się również terapią rodzin. I przez 7 lat uczyłam się, jak pomagać rodzinom na kursach. Zakończyłam systemową terapię rodzin, terapię pari małżeństw, terapię dzieci i młodzieży. Różne liczne kursy, które sprzyjały mojemu pogłębianiu wiedzy psychologicznej człowieka indywidualnego i rodziny. I wykorzystuję to wszystko w swojej pracy zawodowej. Zmierzam do tego, zgubiłam myśl, wybiłam się troszkę.
Czy możecie mi Państwo przypomnieć, co, jaką myśl miałam przed tą dygresją o swoim przygotowaniu? O szacunku mówiłaś. O szacunku. O szacunku między ludźmi. I dystansie. I dystansie. Że po kolei najpierw jest wartość. Tak, potem szacunek. Potem jest szacunek. I mówiłam o tym szacunku w tym przykładzie naszym. Tak. Szacunek w odniesieniu do Boga, tak? Każe nam przyklętość na kolanach. Każe się zastanowić nad swoim losem. Czy rzeczywiście Pan Bóg, to znaczy, czy mogę mieć w Niego pretensje o cokolwiek? Czy mam prawo, prawda, wykrzykiwać Mu? Dlaczego nie robisz tak, jak ja chcę? Dlaczego ty mnie nie słuchasz? Miałeś mnie wysłuchać. Tak cię proszę, proszę, a ty mi tego nie dajesz. Jeżeli mamy poczucie szacunku, to wówczas będzie nam trudniej być bardzo zburzonym. Będzie nam trudniej się gniewać. Będzie nam trudniej wyrażać złość w sposób niekorzystny dla nas i dla naszego otoczenia. Zatem szacunek jest niezbędną komponentą miłości. Kto nie szanuje, nie kocha. I to się tyczy każdego. Małego dziecka. Zupełnie małego, które raczkuje. Które zaczyna mówić. Nastolatka, osoby starszej. Kto nie szanuje, nie kocha. Proszę Państwa, ja bardzo proszę, żebyśmy jednocześnie zastanawiali się nad tym, jaka jest miłość nas samych do nas samych. Bo to jest to samo. Jezus naucza, tak? Kochaj bliźniego jak siebie samego. Musisz zacząć od siebie samego. Więc jeżeli nie będziemy widzieli wartości w nas samych, nie mamy szansy zobaczyć tej wartości w innych ludziach. Więc jeżeli zaczniemy od tego prostego, od tej prostej analizy, to zauważcie Państwo, to zabezpiecza przed poczuciem niskiej wartości własnej. Tak? Jeżeli ja się sobie dokładnie przyjrzę, to ja zawsze w sobie zobaczę wartość. I to wiele wartości. A więc nigdy na siebie ręki nie podniosę. Nie będę źle o sobie mówił. Owszem, będę obiektywny. Jeżeli coś mi nie wyjdzie, to mi się nie udało. Ale jestem wartościowym człowiekiem, chcę. I ja mogę. Ja mogę to zmienić, bo ja to widzę. Widzę, jakie niedociągłości i braki. Czyli bardzo proszę, żebyśmy równocześnie rozmyślali także nad tym, jak miłość fundamentalna funkcjonuje w nas wobec nas samych. Jeszcze raz powtarzam, kto nie umie kochać siebie samego, nikogo tak naprawdę nie pokocha, bo nie będzie tego umiał zrobić. I życie zmarnuje, bo nikomu nic nie da. Będzie tylko chciał dostawać, ale to też mu nic nie da, bo nie będzie umiał tego przyjąć. Proszę Państwa, kochani, Jezus mówi w Ewangelii głównie o miłości. Całe 3 lata na to poświęcił. Tak? Chodził i nauczał. Niczym innym się nie zajmował. Chciał nas nauczyć, jak mamy kochać. To było jego najważniejsze zadanie. I jedyne. Bo kto umie kochać, ten sobie ze wszystkim poradzi. Ten wszystko przetrwa. Wszystko przeżyje. I będzie umiał dźwigać innych, pomagać im, tak? Znacie Państwo wszyscy to przypomnienie taką przypowieść, taką, nie wiem, jak to nazwać. Jak są 2 ślady na piasku. I człowiek, który idzie tym piaskiem, myśli, są to takie, Jezus mi zawsze towarzyszy, są 2 ślady, nagle zniknęły. Zniknęły. Jezus mnie zostawił, wtedy, kiedy było mi na trudniej, na ciężej. Zmarła mi matka, mąż mi zmarł, dzieci pochorowały się, straciłem pracę. Teraz mnie Jezus zostawił. Nie chcę się mną zajmować. Ile nieszczęścia na mnie spadło, za co mnie tak pokarał? A tak naprawdę Jezus właśnie wtedy wziął nas na ramiona i niósł nas. Bardzo często o tym zapominamy. Bardzo często. Chciałabym, żebyśmy to zawsze pamiętali, że nigdy nie jesteśmy sami. Jako chrześcijanie i wychowankowie wujka,
Nie możemy zapominać o tym, że mamy wolną wolę, którą bardzo szanuje nasz Bóg i Stwórca. Tak ją szanuje, że pozwala nam zawsze wybierać do końca naszego życia, co zrobimy, jaką decyzję podejmiemy. Jesteśmy zawsze wolni, bo prawdziwa miłość jest wolnością. Bez wolności nie ma miłości. Prawdziwa miłość nie zniewala. Prawdziwa miłość wyzwala ku wolności. I my w związku, w którym jesteśmy, w każdym związku, czy to jest związek nasz z Bogiem, czy z przyjacielem, czy z małżonkiem, czy z narzeczoną, czy z chłopakiem, musimy czuć wolność, musimy poczuć wolność. Jeżeli nie czujemy wolności, to nie jest to miłość. Musimy się czuć jak na dłoni otwartej. Tak? Pewien chłopiec zapytał swoją mamę: mamo, jak mogę zatrzymać swojego przyjaciela? Żeby on był tylko mój, taki mój. Żebym zawsze go miał. A mama mówi: wiesz, weź w garstkę piasku troszkę i ściśnij ją. I tak trzymaj mocno. I weź na drugiej dłoni troszkę piasku, nałóż i tak połóż. Zobaczysz, co się stanie. I chłopiec tak zrobił. I tak patrzy, patrzy, a ten piasek wysypuje się. Uściska mocno i to piasko tu się sypie, wszystkie strony się sypie. Sypie się, sypie, 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 sypie. W końcu otworzył dłoń, patrzy, prawie nic nie ma. Wszystko się wysypało. A na tej dłoni piasek leży. Dłoń otwarta. Nic nie strzeże tego piasku. Ale piasek leży. I mama uśmiechnęła się i mówi: widzisz? Na tym to polega. Poczucie wolności, które dajemy drugiemu człowiekowi. Bóg nam daje wolność. On nas nie zniewala. On nas zachęca. On nam pokazuje, co możemy zrobić. Uczy nas. Tak? Jezus uczył 3 lata. Chodził i mówił. Przypowieści. Przypowieści, przypowieści, przypowieści. Bo człowiek myśli obrazami. To jest bardzo dobre i ważne dla nas. Myśleć obrazami. Mamy w sobie pamięć obrazową. Jak sięgamy do dzieciństwa, to myślimy obrazami. Widzimy sytuacje, w których byliśmy kiedyś i widzimy obrazy, tak? Obraz taki, że mama mi czyta bajkę na dobranoc. Do dzisiaj pamiętam, moja kochana mamo, która jesteś na widowni. Jak opowiadałaś mi bajki. Właśnie. Wzruszające wspomnienie. Zatem starajmy się być takimi ludźmi, żebyśmy po sobie, w sercach innych ludzi i ich wyobraźni, pozostawiali jak najpiękniejsze obrazy. Nie marnujmy żadnej godziny życia. Nie wiem, czy Państwo, czy wiecie, Wy to wiecie na pewno, wujkowi, ale ci, którzy może obejrzą ten program, nie są wujkowi, może nie wiedzą, że ksiądz Jankiewicz swoją posługę kapłańską rozpoczął w Nowogródku. I tam był duszpasterzem sióstr nazaretanek. I 1 sierpnia 1943 roku te nazaretanki, widząc zagrożenie życia księdza Zienkiewicza, takich innych mężczyzn, poniosły z wyboru męczeńską śmierć. Złożyły ofiarę ze swojego życia Bogu, żeby ocalić księdza Zienkiewicza. I tak się stało. Ta ofiara została przyjęta. Siostry zostały rozstrzelane. Zostały beatyfikowane w 2000 roku. A ksiądz Zienkiewicz ocalił życie, ocalono mu to życie i wyruszył stamtąd właśnie tutaj, do Wrocławia. I tutaj rozpoczął swoją posługę duszpasterską i prowadził ją przez wiele, wiele lat. 21 listopada w tym roku minie 20. rocznica jego śmierci. Ponieważ tak właśnie się stało, on miał taką potrzebę wykorzystania każdej minuty i chwili swojego życia na to, żeby uczyć o miłości, żeby uczyć o Bogu, żeby przekazywać to, co jest najbardziej wartościowe. Największą wartością, jaka jest w ogóle na ziemi, jest miłość. Jej poświęcił całe swoje życie. Nie chciał zmarnować ani chwili. Ale proszę Państwa, kochani, nasze życie jest równie wartościowe. Jesteśmy dziećmi tego samego Boga, a więc my też nie marnujemy życia. Nie marnujemy ani chwili. Kochajmy najpiękniej, jak tylko potrafimy. I promieniujmy tą miłością na innych. Uczmy miłości innych. I po to mamy ten podręcznik. Po to mamy ten podręcznik. Tak? Dlatego staram się go promować. Pokazywać rodzicom, mówić młodzieży o tym.
Chcę jak najlepiej wypełnić swoje powołanie. Przekazuję to moim dzieciom. Nie wiem, jak skorzystają, co wezmą. Ale może choć troszkę uda mi się nie przekazać tej wiedzy. Zatem wracamy. Miłość fundamentalna. Bez niej nie ma miłości. To jest tylko namiastka miłości. Miłość fundamentalna musi mieć wszystkie swoje komponenty. Pierwszą była wartość, spostrzeżenie wartości, która pociąga, która nas zbliża, która nas jednoczy z naszym celem. Jeżeli chcemy się zjednoczyć, musimy spełnić jeszcze inne warunki, prawda? Tak? Jeżeli chcemy się zjednoczyć, musimy dbać o siebie samego. Proszę Państwa, kochani, ponieważ ja prowadzę jeszcze inne wykłady dla rodziców w przedszkolu, stąd mam takie przyzwyczajenie do mówienia, proszę Państwa. Jeżeli pomyślimy sobie tak, jeżeli ja jestem darem dla kogoś, dla mojego współmałżonka albo mojego dziecka, to muszę dbać o siebie. Prawda? Muszę dbać o siebie. Ponieważ jestem dla niego darem, chcę być jak najpiękniejszym darem. A więc muszę przyglądać się swoim wartościom, które mam w sobie, je pielęgnować, żeby było ich jak najwięcej, żeby było jak najpełniejsze, jak najpiękniejsze. Żeby one wyszły na światło dzienne, żeby je mój wnuk, czy syn, czy córka, czy mąż, czy żona, czy przyjaciel zobaczyli, czy mój współpracownik, mój pracodawca, tak? Potem szacunek. Kolejna to troska. Rodzi się troska. Troska rodzi się po to, żeby ochronić tą wartość, którą spostrzegliśmy wcześniej. Tak? Troska rodzi się, ponieważ sobie pielęgnować te wartości, które spostrzegliśmy wcześniej. Troska może mieć różne natężenie. Tak jak i wszystkie komponenty. Troska może być tylko na dziś o jedną sprawę, na godzinę, na tą sprawę, na ten katar w tym momencie. Może być troska. Może być troska na cały tydzień. Program zajęć na tydzień dla mojego dziecka. Obiady. Ale może być troska też i na kwartał naszego życia. Ale może być też troska o coś, co jest, sięga bardzo daleko. O wieczność. Zobaczcie, im będziemy głębiej patrzeć, tym będą lepsze nasze decyzje. I będziemy bardziej spokojni. I będziemy podejmować rozważniejsze kroki. Bo jeżeli będziemy patrzyli dalekosiężnie, aż po wieczność. No bo tak jest nasze życie. Wszyscy wiemy, że się skończy. Wszyscy wiemy. Pamiętajmy o tym, ono się skończy. Dlatego mamy konkretny czas do wykorzystania. Zróbmy to jak najlepiej. Jeżeli będziemy patrzyli tak bardzo daleko, to nie zgodzimy się na wiele rzeczy w sobie samych. Będziemy nad tym pracować. I nie zgodzimy się na wiele rzeczy u naszych najbliższych osób, u naszych dzieci. Nie pozwolimy na wiele rzeczy. Będziemy kształtować swoje sumienie i sumienie naszych dzieci, tych osób, które zależą od nas, które wychowujemy. Troszczymy się o dobro duchowe i o dobro fizyczne. Swoje własne i tych, którzy zależą od nas. Jeżeli się naprawdę głęboko troszczymy, to nie będziemy robić sobie krzywdy. W żaden sposób. Tak? Nie będziemy palić papierosów, pić nadmiernie alkoholu, zachowywać się antyzdrowotnie, bo to jest troska o nas samych. I również będziemy troszczyć się we właściwy sposób, zdrowy sposób o nasze dzieci. Jeżeli pojmujemy troskę w taki sposób, to wówczas uczymy się stawiać granice. Bardzo konkretnie stawiamy granice. Nieumiejętność stawiania granic jest bardzo szkodliwa dla dzieci, które wychowujemy. I dla nas samych. Czujemy się bezpiecznie tylko wtedy, kiedy mamy jasno postawione granice. Człowiek tego potrzebuje. I dlatego mamy 10 przykazań. Pan Bóg to wiedział, że człowiek potrzebuje granic. Ponieważ ma tendencję do przeciągania, do przechodzenia przez granice, tak? Popychania tych granic. Tak? Ma taką tendencję. Ponieważ to wiedział, to dał nam 10 przykazań. To są granice, w których możesz się bezpiecznie poruszać. Jeżeli będziesz strzegł tych granic, to ja cię zapewniam, że się zbawisz, że będziesz szczęśliwy.
modlitwy. Dlatego nam nie dał tak prosto na tacy. Za troską przychodzi w rozwoju miłości komponenta, która nazywa się odpowiedzialność. Odpowiedzialność. Kochani, jakie to jest szerokie słowo. Zastanówmy się, czy jesteśmy odpowiedzialni. Za co odpowiedzialni? Za każde wypowiedziane słowo. Za każdy uczyniony gest. Za każdy czyn. Za to, w jaki sposób stoimy przy drugim człowieku. Czy jesteśmy naprawdę jego dobrym, wspierającym aniołem, który pomaga mu dobrze żyć? Czy dajemy mu zły przykład? Przemawiamy do drugiego człowieka najbardziej nie słowem, ale czynem. Przemawiamy do drugiego człowieka swoim postępowaniem. On nas obserwuje, mową ciała. Do dzieci możemy mówić, mówić i mówić. Dziecko zajęte zabawą może w ogóle nie słuchać. Ale jak zobaczy, w jaki sposób zachowuje się ojciec czy matka, to to zostanie w jego pamięci. Ono myśli obrazami, ono zobaczy ten obraz, tak? Zobaczy naszą twarz, czy jest uśmiechnięta, czy napięta, czy zła, czy wściekła. Zobaczy troskę w naszych oczach, w naszych gestach. I to mu zostanie. Z punktu widzenia pediatry chciałabym powiedzieć, podkreślić, że dziecko myśli emocjami. Ono pamięta emocje. Ono nie jest w stanie czasami zapamiętać treści tego, co do niego mówimy. To dotyczy również nauki szkolnej. Jeżeli chcemy dziecko czegoś nauczyć, szybko, żeby się nauczyło liczyć, sadzamy, jesteśmy zdenerwowani, to klasówka, no tak, tu wyszedł sobie do zrobienia. Jeżeli nie zadbamy o właściwą atmosferę nauczania, to dziecko wszystko zapomni. Ono nie będzie w stanie skoncentrować się na treści tego, co chcemy mu przekazać. A potem tylko będzie myślało, jak ja nie lubię tej matematyki, bo będzie mu się kojarzyło z nieprzyjemną atmosferą. I tak samo jest wśród nauczycieli. Jeżeli mnie słucha jakiś nauczyciel, będzie kiedykolwiek słuchał w przyszłości. Bardzo proszę, żebyśmy dbali o właściwą atmosferę w czasie nauczania. Ona musi być atmosferą radości, ciekawości w poznawaniu nowych rzeczy. Jeżeli chcemy kogoś czegoś nauczyć, musi się to odbywać w radości. Wtedy najszybciej to zapamiętamy. Czyli przekaz, każdy przekaz, jeżeli jest przekazywany, jeżeli jest w atmosferze radości i akceptacji, ma szansę być skuteczny. Tak? Czyli takie małe dziecko, jeżeli zapamięta miłą atmosferę, położoną rękę na ramionach taty czy mamy i takie słowa, widzę, że tak się bardzo starasz. Jeszcze raz, na pewno ci się uda zapamiętać. To ono polubi matematykę, mimo że mi nie wychodzi, nie ma talentu matematycznego. Tak, ono polubi, bo będzie chciało przypominać sobie tą atmosferę, w której uczyło się matematyki. Dzieci uczą się miłości w domach. To jest najlepsza szkoła. Uczą się z miłości w domach, od swoich rodziców, od najbliższych. Mimo że najwięcej czasu spędzają w późniejszym wieku w szkole, poza domem. Ale jednak dom ma największe znaczenie. Relacje z rodzicami, relacje między rodzicami, relacje z najbliższymi osobami. To kształtuje i przygotowuje do przeżywania dojrzałej miłości. Więc odpowiedzialność. Odpowiedzialność za to, co mówimy. Jeżeli chcemy coś powiedzieć drugiemu człowiekowi, to zastanówmy się, czy po tych naszych słowach on będzie się czuł lepszy. Jeżeli tak będzie, to znaczy, że pomagamy mu. Jeżeli będzie się czuł gorszy, to lepiej nic nie mówmy. Mówmy tylko takie rzeczy, które pomagają drugiej osobie wzrastać, które ją podnoszą, podbudowują. I podobnie się zachowujmy wobec tej osoby i wobec siebie samych. Sobie też mówmy takie rzeczy, tylko i wyłącznie, które nas budują. Nie katujmy siebie, jaki to ja jestem głupi, zły. To nie ma sensu, tak? To jest potrzeb rogatego. On będzie chciał, żebyśmy o sobie bardzo źle myśleli, żebyśmy się katowali, żebyśmy całą swoją energię zużyli na takie samobiczowanie, które niczego dobrego nie przynosi, tak? Przyznanie się przed sobą i przed Bogiem do jakichś zaniedbań jest konieczne. No bo wtedy poznajemy siebie w prawdzie, idziemy do konfesjonału, wyznajemy grzechy przed Jezusem, który tylko na nas czeka i chce nam pomóc, żebyśmy się znowu podnieśli. I żebyśmy szli drogą miłości, bo miłość to jest upadać i powstawać, upadać i powstawać.
Tak to jest w miłości. Ksiądz Jankiewicz mówił, że miłość jest sztuką i że tej sztuki trzeba się nauczyć i że może się jej nauczyć każdy z nas. Uczymy się miłować do śmierci. Całe życie będziemy się uczyć kochać. Ksiądz Jankiewicz był wirtuozem tej sztuki. Naprawdę był wirtuozem. Mogliśmy go podpatrywać. Ciągle podpatrywać. I on ciągle był dla nas przykładem. Trzeba mieć wzory. Trzeba się wzorować na kimś. Musimy się wzorować, ponieważ tam jesteśmy bardzo niedoskonali. Bóg czeka na naszą doskonałość, zachęca nas do doskonałości. Czyli wie o tym, że będziemy upadać i że to jest normalne, że człowiek jest grzeszny i że ma słabości, że ma słabsze dni, że raz trudniej jest mu coś zrozumieć i pojąć. I tak jest, to jest normalne. W związku z tym, jeżeli będziemy sami dla siebie dobrzy, damy sobie przyzwolenie na jakieś upadki, to również damy przyzwolenie innym na te upadki. To jest bardzo ważne, zasadnicze, bo jeżeli ja sobie nie pozwolę na słabość, będę się katował i biczował za to, że coś mi nie wyszło, że coś źle powiedziałem, że coś źle zrobiłem, sobie nie przebaczę nikomu innemu. Nie przebaczę mojej żonie, może. A potem skończy się to rozwodem. I stąd tak dużo rozwodów, bo ludzie nie potrafią sobie przebaczyć. Ksiądz Jankiewicz tą miłość miłosierną wprowadził na 3 etapach i tego nas uczył. Wybaczaj wszystkim. Wybaczaj wszystko. I wybaczaj zawsze. Jeżeli byśmy się tego trzymali, to zawsze moglibyśmy życie zaczynać na nowo. Każdego dnia, każdego poranka. Do tego nas zachęca. Bez przebaczenia nie ma prawdziwej miłości. Nie ma. To jest falsyfikat. To jest egoizm. Mówił też, żeby zadawać sobie takie pytanie, bardzo często. Czy tej osobie, z którą jestem, jest ze mną dobrze? Czy mąż żonie zadaje takie pytanie, dziewczyna chłopakowi? Czy jest ci ze mną dobrze? Czy jesteś przy mnie szczęśliwy? Najczęściej zadajemy takie sobie pytanie. Albo wręcz wyrzut robimy naszemu współmałżonkowi. Obiecałaś mi to i to, że będzie mi z sobą dobrze. Nie jestem przy tobie szczęśliwa. Tego mi nie dałeś. Tu mnie zawiodłeś. Tak? A prawdziwa miłość jest nastawiona na drugiego człowieka, nie na siebie samego. Miłość fundamentalna. Jest nastawiona na dobro tej drugiej osoby. Życzliwość. Bez życzliwości nie ma miłości. Życzliwość to jest nastawienie ku dobru drugiej osoby. Życzliwość to jest takie myślenie, że niezależnie od tego, jak nasza relacja będzie wyglądała, czy będzie ona bliska, czy daleka, zawsze będę życzył dobrze drugiej osobie. Zawsze będę myślał przede wszystkim o jej dobru, prawdziwym dobru. I na tym etapie zakochanie przeradza się w prawdziwą miłość. Może się przerodzić na tym etapie. Bo zakochani, patrząc sobie głęboko w oczy i cieszą się tym, jak jest im ze sobą wzajemnie dobrze, jak jest dobrze z tą osobą. I chcą ją tak trochę dla siebie zawładnąć, zapłaszczyć. I tylko takie zakochanie ma szansę przetrwać i przerodzić się w prawdziwą miłość, która będzie oparta na głębokiej życzliwości. Czyli na myśleniu o dobru drugiego człowieka, nie na własnym. Czyli jeżeli będę myśleć, co naprawdę dobre jest dla tej osoby, ale będę patrzeć daleko, oczywiście mogę patrzeć tylko tu i teraz, na tą godzinę, na ten dzień, na tą chwilę, na to jedno spotkanie, tak? Ale jeżeli będę patrzeć bardzo daleko, ku wieczności, to moje zachowanie
będzie bardzo odpowiedzialny i nie pozwolę na wiele zachowań. Takich jej i swojego zachowania nie zmienię na takie, które mogłyby temu prawdziwemu dobru zaszkodzić. Życzliwość może być do wszystkich ludzi jednocześnie. Jeżeli mamy życzliwe nastawienie do świata, chcemy dla każdego człowieka dobrze, to z takim uśmiechem poruszamy się po świecie. Nikt nas nie będzie za bardzo denerwował. I będzie nam łatwiej żyć. Jeżeli będziemy życzliwie wypowiadać się o naszych znajomych, o naszych przyjaciołach, o nauczycielach naszych dzieci, to nasze dzieci też będą się uczyły życzliwości do innych osób. Rodzice często narzekają na różne osoby przy dzieciach. Robią to w taki sposób bardzo dynamiczny. I dzieci się uczą braku życzliwości w domach rodzinnych. Jeżeli mają negatywny stosunek o swoich nauczycielach, to nie będą się uczyły. Nie będą chodziły chętnie na ten przedmiot. Jeżeli będziemy nieżyczliwie mówić o sąsiadach, to one będą do nich zniechęcone. Tak? I będą się uczyły tego braku życzliwości w domu rodzinnym. One wyjdą, nastawione tylko na swoje potrzeby. Nie będą umiały empatycznie zachować się wobec innych osób. Życzliwość zatem polega na tym, żeby kształtować w sobie takie nastawienie empatyczne do innych ludzi i do siebie samego. Być życzliwym także dla siebie samego. Kolejnym komponentem miłości jest ofiara. Ofiara i dawanie. Jeżeli spostrzegłem wartość, jeżeli mam do niej szacunek, jeżeli jestem życzliwy wobec tej wartości, osoby, pojawiła się odpowiedzialność, to szczytem miłości fundamentalnej jest ofiara. Co ja mogę ofiarować tej osobie, którą kocham? Co ja mogę zrobić dla Boga, którego kocham? Na tyle kochasz, na ile gotowy jesteś coś ofiarować. Jeżeli nie potrafisz nic ofiarować, to nie kochasz. Jeżeli potrafisz ofiarować dużo, kochasz bardzo. A jeżeli potrafisz oddać swoje życie za drugą osobę, wszystko co masz, kochasz najbardziej. Jak Jezus kochał? Kochał najbardziej. Wszystko oddał. Życie swoje oddał. Nie skarżył się. Po to, żebyśmy my nie cierpieli tak bardzo. Żebyśmy mogli mieć życie wieczne. Może to się wydaje sloganem, tak często powtarzany. Ale jeżeli się tak naprawdę głęboko zastanowimy nad tym, co to jest, oddać za kogoś życie i oddać wszystko, to to poczujemy i tak będziemy robić w życiu. Zastanawiamy się codziennie. Jeżeli kogoś kocham i chcę, żeby on mnie kochał, chcę, żeby był szczęśliwy ze mną, czyli patrzę tymi kategoriami, o których mówił się Zienkiewicz, miłość fundamentalna, to co jemu daje? Co człowiek może dać? Może dać rzeczy takie fizyczne, prawda? Materialne i może dać rzeczy inne. Jeżeli mamy pieniądze, no to możemy kogoś zasypać prezentami. Rodzice czasami mówią, no moje wszystko, dziecko wszystko ma, wszystko mu dałem. Ma swój pokój, ma nawet motocykl. Teraz dorasta, nawet samochód mu kupiłem na 18 urodziny. No ma laptopa, 3 komórki. Wszystko ma, ciuchy to z samymi najlepszymi metkami. Wszystko ma, dlaczego się nie uczy? Lodówka pełna, chodzi gdzie chce, portfel pełen. Ale nie ma miłości. Najważniejszą rzeczą, jaką możemy dać drugiemu człowiekowi, to jest nasz czas, bo jest bezcenny. Czas. A w tym czasie nasza niepodzielna uwaga. Jestem tylko dla Ciebie, tu i teraz. Masz mnie całego. To właśnie robił ksiądz wujek. Pamiętacie, na pewno pamiętacie. Jak się przy kim zatrzymał, to on się przy tej osobie zatrzymał. I się czuło, że on jest tylko dla Ciebie. W tym momencie możesz go chłonąć. Możesz go chłonąć. Jego miłość promieniował miłością. Aureolą chodził święto. To czuliśmy wszyscy. Tak? Jestem dla Ciebie. Jak Ci pomóc? W czym Ci pomóc? Powiedz mi.
Miał na pewno dar proroctwa i wielu z nas pomagał w ten sposób. Co jakieś rady dawał, tak? Czuł, co komu potrzebne. I to radził. Więc myśląc w ten sposób, zobaczmy, jak my wiele możemy uczynić. Ciągle jesteśmy żywi. Nasza miłość jest ciągle żywa, jest dynamiczna. Ona pulsuje. Ona w nas pulsuje, tylko trzeba mieć tu świadomość. Więc jaka jest Twoja ofiara? Jeżeli jest wielka, kochasz. Jeżeli jej nie ma, musisz się zastanowić, czy kochasz. Ale najpiękniejsze jest to, że tego się można nauczyć. Jeżeli ktoś nie czuje się gotowy do żadnej ofiary, nie szkodzi. Jeżeli zacznie o tym myśleć, to już jest na dobrej drodze. Tego się można nauczyć, skoro ksiądz Jankiewicz mówił, miłości można się nauczyć jak każdej sztuki. To uczmy się. Więc co musimy robić? Musimy się zastanawiać, jak te komponenty fundamentalne miłości w nas pracują. Czy one są obecne w naszej miłości? Tak? Możemy to rozpatrywać w każdej miłości, do każdego człowieka, do każdego zjawiska, do naszej pracy, do Boga, do każdej relacji, do naszego stosunku do przyrody, do świata. Możemy się na tym codziennie zastanawiać. Zobaczcie, proszę Państwa, my się do końca życia, kochani, nie będziemy nudzić sami ze sobą, ani w żadnym momencie życia. Ksiądz Jankiewicz mówi, że naprawdę miłość można zrównać z dawaniem, z ofiarą. Miłość tak naprawdę dawanie. Nie mamy nic cenniejszego niż nasz czas. Bo możemy go wykorzystać w różny sposób, na swoje przyjemności. Tak? Ale możemy też wykorzystać w taki sposób, żeby ktoś przy nas wzrastał. Możemy mu ofiarować swoją pomoc, troskę, postać konkretnej pomocy. Nie tylko materialnej, konkretnej pomocy, porady, prawdziwej porady. Więc jeżeli się zastanawiamy, czy ja naprawdę umiem kochać, albo jeżeli się zastanawiamy w wyborze partnera, czy ta dziewczyna, czy ten chłopak mnie naprawdę kocha, albo jeżeli się zastanawiamy w małżeństwie po wielu latach, co się stało z naszą miłością, jakoś tak nie jest gorąco w naszym związku. Nie ma już tych namiętnych oczekiwań na przyjście współmałżonka. Ale jeżeli mamy te wszystkie komponenty spełnione, więc jeżeli spostrzegasz wartość w swojej żonie czy w swoim mężu, mnóstwo wartości, jeżeli masz szacunek dla tych wartości, jeżeli jesteś życzliwie nastawiony do tej osoby i jeszcze chcesz tą życzliwość w sobie pogłębiać, jeżeli pracujesz nad tym, żeby być bardziej życzliwym, mimo tego, że doświadczasz przykrości od tej osoby, jeżeli troszczysz się o nią, jeżeli jest to dla Ciebie ważne, tak? Czy te wartości są chronione w niej, przed nią samą czasami? Jeżeli jest w sobie odpowiedzialność za Twoje słowa, gesty, czyny, jeżeli jesteś gotowy ofiarować tej osobie, siebie samego, swój czas, swoje życie, to kochasz. Bądź spokojny. Kochasz. I nie musisz odczuwać w sercu uczucia miłości takiej, tak? Takiej namiętności. Miłość ma wiele określeń w greckim czy w łacinie. Jeden z nich jest agape. Agape to jest miłość fundamentalna, miłość ogólnoludzka, która opiera się właśnie na tych fundamentach, o których mówiłam. Na tych fundamentach opiera się miłość do nieprzyjaciół. Kochani, przypomnijmy sobie, tak? W myślach wartość mogę we wrogu też spostrzec. Tak? Mogę. Szacunek do tego, co w nim jest wartością, to spostrzegłem, jest. Życzliwość. No jestem życzliwy, chcę dla niego dobra. No gdybym był nieżyczliwy, no to niedobrze ze mną jako chrześcijaninem, prawda? Troska. No chcę, żeby było mu w życiu dobrze, żeby jak najlepiej mu tam wypadło. No odpowiedzialność. No jestem odpowiedzialna za to, w jaki sposób pokieruję go, czy nie dam mu złego przykładu. Mojemu dziecku, czy komuś tam w pracy. I później odpowiedzialność pytanie, co mogę mu dać? Mimo tego, że on jest dla mnie niedobry, ktoś ciebie kamieniem dotknie go chlebem, czy ja mimo wszystko potrafię mu coś dać dobrego? Ta miłość.
istniała na świecie, gdyby ludzie o tym wiedzieli, tak? Gdyby to stosowali, nie byłoby takiej przemocy, nie byłoby tej nienawiści na świecie. To jest miłość fundamentalna. Taką miłością prosi nas Jezus, żebyśmy kochali wszystkich swoich nieprzyjaciół. Fundamentalną. Nie oczekuje od nas uczucia miłości, które często jest mylone z miłością. Nie oczekuje od nas, że będziemy miłością uczuciową kochać swoich wrogów. Ktoś mnie bije, poniża, a ja będę czuł do niego jakiś sentyment. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o nastawienie woli. Czyli, podsumowując, miłość fundamentalna jest nastawieniem woli i naszego umysłu. Jest, nie jest uczuciem. Jest nastawieniem woli. Czyli my się decydujemy na to, czy chcemy kogoś kochać. Pociągają nas wartości, ale my się decydujemy, czy chcemy kogoś kochać. To jest uczucie. To jest, przepraszam, nie uczucie, nastawienie naszej woli, serca i umysłu. I to jest takie ważne, żebyśmy to wiedzieli. Jezus nie wymaga od małżonków w sakramencie małżeńskim, aby oni zawsze odczuwali uczucie miłości, o czym zaraz jeszcze powiem, jaka jest różnica. Ślubujemy sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską i to, że pozostaniemy przy sobie aż do śmierci, na gruncie miłości fundamentalnej. My sobie ślubujemy tylko miłość fundamentalną. O tym zapominamy, może nie wiemy. Mamy pozostać sobie wierni w tych komponentach. W miłości fundamentalnej. Wymagając od małżonków, przyszłych małżonków, którzy stoją na ślubnym kobiercu, tego, że zawsze będą odczuwali to uczucie miłości, to wymaganie jest takie irracjonalne, jak to, żebyśmy wymagali od nich, żeby nigdy nie mieli kataru. To jest niemożliwe. Ale miłość fundamentalna jak najbardziej jest możliwa do wprowadzenia w życie. I to o tej miłości właśnie mówi Jezus. O tej miłości mówi cała Ewangelia. Chciałabym jeszcze powiedzieć o miłości uczuciowej, na co też wujek w swoim drugim rozdziale książki, trzecim na początku, szczególnie zwraca uwagę. Miłość jest pięknym uczuciem, najpiękniejszym, najbardziej szlachetnym. Miłość ożywia, stwarza, rodzi, prowadzi, wspiera, podnosi, daje szczęście, daje poczucie szczęścia. I jeżeli tak tylko patrzymy na miłość, jako na takie uczucie, które nas unosi i fruniemy na skrzydłach tej miłości, tak myślimy, że z tego ślubnego kobierca dalej będziemy tak całe życie fruwać, tak, tak sobie myślimy, to jeżeli tylko tak myślimy, to możemy doznać wielkiego rozczarowania. Ponieważ jeżeli uczucie miłości nie będzie ugruntowane w miłości fundamentalnej, to ono nie da nam szczęścia. Ludzie mówią, nie mógł być tak pięknie, a teraz jest tak fatalnie, jestem taka rozczarowana w tym związku. Co się stało? On mnie oszukał, on mnie wcale nie kochał. Albo odwrotnie. Tak? Co się stało? Wtedy, kiedy ta miłość, uczucie miłości nie było ugruntowane w miłości fundamentalnej, nie miało szansy się rozwinąć. To było samo uczucie. Uczucia mają to do siebie, że ulegają naturalnemu osłabieniu. To jest normalne. Tak funkcjonują uczucia, wszystkie uczucia. Uczucia dzielimy na takie obydźwięku pozytywnym i negatywnym, tak? To pozytywne to miłość, radość, szczęście, uwielbienie. A te negatywne, o zabarwieniu negatywnym, to złość, niechęć, bezsilność, bezradność, wściekłość, gniew. Tak? One się rodzą w naszych sercach w sposób naturalny. Ale naszym zadaniem człowieka myślącego i który ma wolną wolę, jest pielęgnowanie w sobie tych pozytywnych uczuć. Tych, które nas rozwijają. I nie kierowanie się w swoim życiu silnymi emocjami. Tak? Słabe uczucia to uczucia, silniejsze to emocje, jeszcze silniejsze namiętności, a te, które są związane z popędami, to właśnie namiętności. Tak?
One bardzo w życiu przeszkadzają. Trzeba mieć świadomość tego, na jakim etapie jest moja emocja. Co to za emocja? Jeżeli ludzie pobierają się na etapie zauroczenia sobą i nie mają świadomości, że to jest tylko i wyłącznie uczucie, a nie ma miłości fundamentalnej, to się na pewno rozczarują. Ponieważ uczucia w naturalny sposób zbliżają się do linii zero. Tak? To jest naturalne, że wszystkie uczucia w nas wygasają. Jeżeli nie ma miłości fundamentalnej, to wygasną do zera, ale nawet przerodzą się w antypatię. Czyli w nienawiść. Para była sobą zafascynowana, ale później okazuje się, że się wręcz nie lubią, że nie mogą ze sobą przebywać, że są tacy rozdrażnieni, że rozczarowanie jest tak ogromne, że po 2 latach wniosek składają i się rozwodzą. A dzieci są strasznie nieszczęśliwe. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nie zadbali o rozwój miłości fundamentalnej. Przestali widzieć w sobie wartości. Tak? Nie zadbali o to, żeby szacunek cały czas w ich związku był świeży, żeby był ten szacunek. Nie zadbali o to, żeby cały czas pamiętać o życzliwości wzajemnej. Jeżeli tego nie było, a była tylko namiętność, czyli taka powierzchowne spojrzenie na siebie, to namiętność wygaśnie. Słuchajcie, wygaśnie. Takie są koleje każdej miłości. Że ona się zmienia. Zakochanie, jeżeli nie będzie ugruntowane w miłości fundamentalnej, to się wypali. Z reguły 6 miesięcy do 2 lat, tak psychologowie oceniają, zakochanie może trwać. Jeżeli się nie przerodzi miłość fundamentalna, wygaśnie. Nie ma szans. Nawet jest w ukryciu, taka jakaś zakazana miłość, takie zakochanie zakazane, to 2 lata. Bo wtedy jest jeszcze to podsycenie takie niezwykłym związkiem, tak? Jak trudno komuś się z nim spotkać, tak mniej więcej 2 lata. I co się potem musi stać z tym uczuciem? Więc albo wygaśnie do linii zero, albo musi się przerodzić w coś trwałego. Przyjaźń jest także miłością, tak? Przywiązanie. Miłość małżeńska to jest rodzaj miłości. O tym będziemy jeszcze mówić, jeżeli będziemy mieli takie możliwości tutaj spotkań kolejnych. To będziemy mówić o miłości erotycznej, o miłości rodzicielskiej konkretnie. Ale w miłości rodzicielskiej muszą być takie komponenty, musi być taka jakby odmiana tej miłości, czy też rodzaj miłości, to nie jest przyjaźń. Przyjaźń, miłość jest przepiękna. Przywiązanie to też jest rodzaj miłości. Chciałabym jeszcze powiedzieć tutaj o jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o tym, dlaczego warto pielęgnować w sobie gesty skierowane do Boga. Jakie to są gesty? Tak? Dlaczego? To jest takie bardzo ważne. Jesteśmy psychofizyczni. Mamy duszę, ducha i ciało. Jesteśmy jednością. Jeżeli ktoś o tym nie pamięta, to źle. Szkoda. Trzeba sobie to ciągle przypominać, codziennie. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Tak? I odwrotnie. Kiedy duch i dusza szwankuje, wtedy całe ciało szwankuje. Więc tak, jeżeli pomyślimy sobie w ten sposób. Zobaczcie Państwo, zobaczcie kochani. Jeżeli do kogoś czujemy sympatię, jeżeli komuś chcemy być w czymś pomóc, jeżeli mamy do niego życzliwe nastawienie, to on to zobaczy w naszych oczach. On zobaczy w naszych oczach iskry, nasze oczy będą przyjaźnie nastawione, nasza twarz, na której mamy 56 mięśni mimicznych, będzie wyrażała akceptację. Akceptację, bardzo ważne. Wyrażamy akceptację dla drugiej osoby. Podamy rękę. Nie byle jak, tylko byle jak. Tylko ściśniemy tą rękę, tak? Zejdziemy do niej z otwartymi ramionami. Jak matka kocha dziecko, to jak? Ona cała sobą pokazuje tą miłość w gestach, w ciele. Tak? Miłość jest w sercu. Miłość w sercu się urodziła u matki, tak? Urodziła się w sercu, ale mają też myśli, jak mają w ciele. Ona swoimi gestami pokazuje tą miłość.
jeżeli się kochają współmałżonkowie, oni pokazują sobie gestami, ciałem swoim. I więcej takich gestów będą wzajemnie sobie okazywać, tym bardziej będzie się rodziła w nich miłość wzajemna. Tak? Jeżeli ja pokazuję komuś, o, Ani, na rękę, a ja czuję, ja czuję. Właśnie, ja też. To jest bardzo ważne. Pokazujemy w taki sposób, że akceptujemy drugiego człowieka. Dotykamy go. Gładzimy go po ramieniu. Głaszczemy go. To jest język miłości, który nazywa się dotyk. Piękny język miłości. Pamiętajmy o tym. Używajmy języków miłości. Jest ich 5. Ten jest pierwszy, najważniejszy dla narodzącego się człowieka. Tak? Więc jeżeli ja w swoim ciele pokazuję, że Cię kocham, że Cię akceptuję, to ja wyzwalam w Tobie miłość. Miłość rodzi miłość. Miłością możemy kogoś zapalić. Tak? Jak świeca od świecy zapalamy się od siebie miłością. Radością, życzliwością, troską. Wszystkie te komponenty miłości są tak bardzo zaraźliwe, proszę Pani, kochani. Są bardzo zaraźliwe. I cieszmy się tym, dlatego możemy to robić, możemy rozsiewać miłość. Dlatego wujek, który był chodzącym płomieniem miłości, tak bardzo nas zapalał i zarażał. Bo on to wiedział, że miłość jest zaraźliwa. I tak starał się, żebyśmy też byli tacy zaraźliwi. I napisał tę książkę, jeżeli ją przeczytamy, jeżeli wprowadzimy to w życie, to na pewno będziemy zarażać miłością, sami będziemy mogli lepiej kochać. Ja to też do siebie mówię. Tak samo jak do Was mówię, to do siebie, też mi to jest potrzebne, te przypomnienia. Więc tak, widzimy to w ciele, u drugiego człowieka, on mnie kocha. Jeżeli on mnie kocha, to ja chcę mu odpowiedzieć na tę miłość. Więc co zrobię? Ja też poczuję u siebie większe możliwości, ja też zacznę kochać. Ja też będę sprowokowany jak gdyby do tego kochania. Będę mieć więcej endorfin w sobie, lepsze samopoczucie. Taki jeden gest wobec drugiego człowieka. W jaki sposób pokazujemy Bogu, że Go kochamy? Są pewne gesty i symbole, tak? Które pokazują Bogu, że Go kochamy. Okazuje się, że to jest dowiedzione naukowo. Że jeżeli wykonujemy pewne gesty, to pozwala nam się w tym rozwijać. Jeżeli się modlimy, wykonujemy gest ciałem, klękamy, wykonujemy znak Krzyża Świętego, tak? Chodzimy do kościoła, chodzimy. Nasze ciało idzie do kościoła, siada w ławce. Idziemy do Komunii Świętej, w sposób fizyczny przyjmujemy Jezusa. To jest zaangażowanie naszego ciała, śpiewamy. To co powiedział Święty Augustyn? Kto śpiewa 2 razy, się modli. Używamy naszych fizycznych dróg głosowych, naszego ciała, do wyrażania miłości do Boga, Jego uwielbienia, tak? Czy używamy serca, potem swojego ciała. Wykonujemy gesty ciałem. Chodzimy w procesji na Boże Ciało. Tak? Idziemy na różaniec, przesuwamy rękoma paciorki różańca. Angażujemy cały czas swoje ciało. I w ten sposób, nawet gdybyśmy mieli taką noc, ciemną noc ducha, jak to miała Święta Faustyna na przykład, kiedy nie czuła, że to ma w ogóle wartość, te jej gesty wszystkie, została poddana. 2-letni taki noc duchowej, nie czuła tej radości z przeżywania, z bycia nawet w zakonie, tak? Z bycia w tym miejscu, z poświęcania tego czasu na modlitwie, to jednak to miało wartość. Ponieważ okazuje się, że te gesty rozbudzają w nas wrażliwość. Rozbudzają w nas miłość do tej osoby, której to oferujemy, której to jest skierowane. Wrażliwość, delikatność, spostrzegawczość. Rozwijają się wszystkie nasze talenty. Czyli zupełnie niechcący, jak gdyby pogłębiamy naszą religijność. Ten, kto przestaje chodzić do kościoła. To są ci wierzący niepraktykujący. Pozbawiają się tego wpływu na swoją psychikę, rozwoju swojej wiary. Wpływu wynikającego z wykonywania tego religijnego, to ma naprawdę głęboki sens. Mogłabym na ten temat dużo mówić, ale nie o to chodzi, żebyśmy tutaj rozważali to z tej strony fizjologii, prawda? Czy psychofizjologii. Chodzi o zaznaczenie. Rzeczywiście tak się dzieje. Jeżeli coś jest dla mnie normalne, to nie wywołuje we mnie jakiegoś buntu. Ja się temu nie będę przeciwstawiać. Dzieci się nie będą przeciwstawiać. Widzą matkę i ojca, którzy klękają codziennie do pacierza. I to jest naturalne, że oni czynią taki znak krzyża z szacunkiem i coś to dla nich oznacza. To jest dotykanie ran Chrystusowych, tak? Świadomość, tak?
to takie dziecko nie będzie miało potem trudności ze zmówieniem pasterza. Jeżeli widzi, że ojciec i matka idą do kościoła w niedzielę, to jest takie naturalne i żyją według tego, czego tam słuchają, kochają się wzajemnie, to będzie im trudniej nie pójść za tym. Może ktoś ich nie wyrwie. Z zewnątrz, z naszego kręgu jest trudniej. Zawsze to zostaje, te obrazy w pamięci. Więc jeżeli jesteśmy wierni tym gestom chrześcijańskim, nosimy medalik na szyi. Czasami słyszymy się na Pana Boga, no ale mam ten medalik na szyi. No może jednak jakiś wpływ jest, prawda? No jednak ten Bóg przy mnie jest, jednak to wierzy. No kiedyś jak zawieszałem, to sobie to w to wierzyłem. A co dzisiaj się dzieje? Wtedy wierzyłem. Dlaczego mam sobie się nie wierzyć? No wtedy byłem przekonany, że to ma sens. To może niech jednak wisi. Tak? Trzeba być też wiernym sobie. Nie zaprzeczać temu, co było dla nas ważne. Jak szliśmy do Komunii Świętej, to często nasze serce było tak czyste i przepełnione taką miłością do Boga, że wydawało nam się, że to jest najpiękniejszy dzień w naszym życiu. Ja w każdym razie tak miałam. Pamiętam, jak wpisywałam takie było złote myśli kiedyś. Twój najpiękniejszy dzień w życiu. Miałam wtedy 12 lat, bodajże taki pamiętnik na kolanie gdzieś tam poszedł. To napisałam, że to był dzień pierwszej Komunii Świętej. Bardzo się z tego cieszyłam, bo wydawało mi się, że teraz we wszystkim sobie dam radę. Jak mam Boga w sercu, jestem wypełniona tą Jego miłością, to sobie ze wszystkim poradzę. Tak myślałam. Także te gesty są bardzo istotne. Jeżeli rzeczywiście zależy nam na tym, żeby dzieci nasze sąsiedzi widzieli w nas Boga, tak? Że jesteśmy wierni tej największej miłości, to musimy się zachowywać tak, żeby o tym świadczyć. Jeżeli będziemy się tego wstydzić, to nie będziemy wiarygodni. Wobec naszego współmałżonka, wobec dzieci, wobec sąsiadów, pracowników. Przeczytam teraz Wam, kochani, to wiecie, ale ci, którzy nie wiedzą, takie słowa, które ksiądz Zienkiewicz zawarł w swoim testamencie. Do wszystkich wątpiących w Boga, w Jezusa, Odkupiciela i życie wieczne, wołam z całą siłą i przekonaniem. Jest Bóg osobowy, jest życie wieczne i wołam z całą pewnością, bo tych prawd i tego świata doświadczam. Nie dość tego. Zawierzcie i zaufajcie Chrystusowi. Trzymajcie Jego zbawczą dłoń w swojej dłoni. Nie wypuszczajcie jej nigdy. Miłość prawdziwa boi się grzechu i drugiego człowieka przed nim chroni, bo grzech jest największym wrogiem miłości. Rani ją albo i zabija. Jest antymiłością. Warunkiem wolności i pokoju serca są trzy rzeczy. Miłość Boga, bojaźń Boga i czyste sumienie. Przez modlitwę, ofiarę i cierpliwość ludzie zdolni są przekraczać granice. Możliwości i beznadziejności. Myślę tutaj także o sobie. Nie wolno nam w miejscu stać. Trzeba iść dalej i trzeba iść wzwyż. I tymi słowami chciałabym zakończyć. Już nie mogę użyć. Dziękuję. Do zobaczenia, mam nadzieję, we wrześniu, jeżeli będzie taka możliwość. A jest to moje marzenie. Chciałabym, żebyśmy się mogli tutaj systematycznie spotykać i rozmawiać, razem zastanawiać się nad dalszymi rozdziałami książki Wójka. Miłości trzeba się uczyć. I abyśmy się cały czas wspólnie tej sztuki uczyli i ją sobie rozwijali. Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie. Dziękuję.